Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj tak troszkę nietypowo. Test dalej inny niż zwykle. U mnie dużo ostatnio takich testów, innych niż zwykle. Taka bateria, 12 V, ale 50 Ah. Ktoś by zapytał, po co taka mała bateria? Jest projekt na temat pastucha, czyli taki off-grid w terenie dla każdego, ale już na Leafe po 4. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale zanim projekt się odbędzie, najpierw oczywiście trzeba zrobić test pojemności, wrzucić go tutaj do liczb. Później też, jak ta bateria sobie przez zimę też będzie stała, pewnie w kurniku będzie zamontowana, dlatego opakowanie chcę zostawić i te pianki wszystkie też pozostawiać, żeby była jakaś ochrona. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, mojego wymyślania. Ale tak, mamy tutaj 12,8 baterie Leafe po 4, 12,8 V, 50 Ah Pro TimeSB. Oczywiście z pudełkiem wszystkie materiały, jak sobie krzywdy nie zrobić, żeby tą baterię rozpakować. Fajne naklejki, już jedna zniknęła. Dzieciakom się podobają naklejki, sobie gdzieś naklejają. W zestawie też mamy, się tak mnie ciekawi, dwa komplety śrub, dwie podkładki jeszcze dodatkowo. Chodzi o cienkie, grube, jakby zależy, jakieś się używa przyłącza po prostu oczka, nie? Jedne grube do księżyczki, no do 12 V jednak się grube używa, bo jakby nie było, tutaj opory są. I mamy tutaj instrukcję obsługi po niemiecku, po angielsku. A w instrukcji obsługi, tak na szybko, najważniejsze informacje, które nas interesują, tylko one się nie chce współpracować. Stoi tu. I najważniejsze informacje to jest tak, ładowanie standardowo do 14,4 V, rekomendowane 0,2C, czyli 10 A. Ja akurat taką ładowarkę mam. I maksymalne tu jest charge discharging 50 A, czyli to maksymalny, tak, czyli 50 A, bo to jest 50 Ah, bo ja się cały czas na tym muszę łapać, czyli to jest ten max, tu jest te 50 Ah. Widzicie, ja cały czas to 100 Ah i mi się po prostu miesza, chwilowe nawet 150 A i maksymalny 640 W wyciąganie. No teraz będzie na około 550 W, także będziemy szli, że tak powiem, po bandzie. I tutaj jeszcze to, co jest też ważne, to temperatura, ładowanie od 0 do 50 i rozładowanie od minus 20 do 60. Także tutaj też ciekawy temat z regulatorem będzie, właśnie jak to się zachowuje. One są zabezpieczone, te baterie, już raczej przed tym, żeby tam BMS nad tym czuwa, żeby poniżej zera już nie można było ładować. Z poprzednich wersjach tak było, także i pewnie w tej jest. Mimo tego, że tu nie pisze, ale to już tak raczej jest, słuchajcie, w standardzie. No i dobra. Bierzemy ładowarkę, podpinam, ładuję do pełna i robimy test pojemności. Ładowarka zapięta. No i tak cały czas, nie ten przelicznik. Razy dwa wszystko trzeba. Ładowarka jest 20 A, ale to nie przeszkadza. No, rekomendowane ładowanie 0,2C, tylko tutaj jak podłączycie sobie jakiś panel albo inne rzeczy, to nikt tam nie będzie ograniczał, tylko maksymalne, minimalne jest 50 A. Jak dla mnie 40 A można śmiało pchać, patrząc tematów, słuchajcie, to nic im kompletnie nie będzie, czyli niech się ładuje do pełna. A zapomniałem jeszcze, słuchajcie, jak się naładuje, to przymiarkę zrobić do niby dwukrotnie większych, 12,8 V 100 Ah, ale jednak ta bateria nie jest taką połówką uciętą z tamtego, ma troszkę inny kształt. Bo wymiary, podawać to wymiary, ale jak się tak przyłoży jedno do drugiego, to jakoś to inaczej wygląda. Dobra, niech się ładuje pod koreczek i lecimy z testem.
Dobra. Zielone świeci, czyli naładowane. Z ciekawości z powerbanka wyciągnęło 77%. Także jak to jest z tymi wymiarami? W opisie filmu oczywiście będzie dokładnie link do baterii i wtedy można sobie porównać. Tutaj tak na połowę, ale z wysokości widzicie jest niższy i na szerokość też jest troszeczkę, no tak nieznacznie jest węższy. Tu 100 amperogodzin, tu 50 amperogodzin. Oj, niby te parę kilo, ale jednak troszkę tej wagi jest. No, jakbym dźwigał kwasiaka, to bym sobie tak nie mógł pozwolić, no niestety. Także przetwornica podpięta. Pamiętajcie, jak kiedykolwiek podpinacie przetwornicę, warto mieć żarówkę, przewodzik. I wtedy jak zapinacie, nie będzie wam nic iskrzyło. Przy 12 V to jeszcze pół biedy, ale jak spina się 24 albo 48, to już wtedy jest mocne iskrzenie i niepotrzebnie tylko te mostki cierpią i też przetwornica cierpi, te kondensatory, a tak tylko błyśnie żaróweczka i można lecieć. Także zaczynamy test, ale powiem wam, mamy 500, tutaj 642, każdy swoje, ale to jest 561 bardziej, patrząc po innych testach. Tylko bardziej mnie martwi temat, że idziemy na maksymalnym prądzie ładowania i to nie jest dobre, powiem wam, ale z drugiej strony no zobaczymy, co się stanie. 49,8, tutaj raczej to szybko poleci, bo bateria ma swoje pojemności już, żeby nie pogubił. No tu gdzieś był, o jest, 640 Wh, czyli jakieś 500 Wh, powiem wam, mniej więcej albo i nawet mniej przy tym obciążeniu. No to no, niecała godzina tak naprawdę nie powinno zlecieć. Dobra, zobaczymy, może go nie zepsuje. No słuchajcie, 30 minut minęło, o, nawet fajnie widać, 278 Wh wyciągnięte, ale cały czas trzyma 50 amper, czyli że tak powiem idzie na odcięciu. Na razie się bateria nie wyłączyła ani nic, także leci. I z ciekawości zobaczmy w termowizji, jak to wygląda, bo to jednak jest 12 V, 50 amper to niedużo, ale z ciekawości zobaczyć można. No i jak na razie to przetwornica najcieplejsza z tego wszystkiego. Tutaj mamy, gdzie jest punkcik mój, żebym się nie zgubił. O, watomierz mi się za chwilę, znaczy multimetr mi się za chwilę wyłączy, bo piszczy. Ale to szczegół, tutaj mamy punkcik, punkcik jest P1, tak? 33 stopnie mu przetwornica. A mnie bardziej tutaj interesuje, na minusie najcieplejszy punkt to jest 35 stopni. A moją dłoń dla porównania. Ciepło delikatnie wyczuwalne. A przy 12 V no to cudów tutaj nie oczekujmy. Nie ma żadnych problemów. Się bardziej od tego kabla chyba zagrzało. Tu jest chyba BMS z boku, bo widać, że jest takie ciepłe miejsce. Z góry nic. Z tej strony. Granadami tu nic, tylko nic, tu zapchany BMS z tej strony na stówę, bo widać jego ciepło. Dobra, nic się nie dzieje, także ciśniemy do końca z testem. Powiem wam, walczy dzielnie 55 minut, 510 Wh, już spadło do 12 V. Jednak to jest lifę po 4.
ciśnie cały czas. No, spadło do 12 V, także już mamy 51 A. Ale tu się nic nie dzieje, już nie będę termomizji podłączał. Przewód ciepły, standardowo. Jak przy takim obciążeniu, to są 25 kable. Baterii. Nic się kompletnie nie dzieje. Szkoda, że nie ma połączenia Bluetooth. To by zobaczył, jak ono się zachowuje z temperaturami tam w środku i innymi rzeczami. Jak na razie idziemy cały czas na maksa. Kurde, ale piszczy. Aż uszy bolą. Powiem tak, stoję sobie tutaj i nie wiem, co tak naprawdę odcięło. Raczej chyba przetwornica albo bateria BMS-a, ale nie. Bateria jakby odcięła BMS-a, to tutaj by nie było. Momentalnie spadł woltaż przy końcówce. Albo bateria obcięła, bo nie spodziewałem się czegoś takiego. No ale dobra, jest. Przestań. Doszliśmy do końca testu tak naprawdę. Więcej nie mam zamiaru baterii męczyć, bo już tak było 53 ampery na samej końcówce. Ale powiem wam, no przez... ile tam, to teraz słabo widać. Czy coś będzie w ogóle widać? Coś widać. Przez 55 minut cały czas bardzo fajnie to trzymało i końcówkę obcięło. Także lifę po 4 cały czas. Płasko, płasko, później tego dołu praktycznie nigdy nie używamy. I góry też nie powinniśmy używać, także powinniśmy sobie tak te latać pomiędzy te 10-90% albo nawet 20-90% i najlepiej to pracuje. Dobra. I pora pozaglądamy pod kątem. Już tu bateryjki trzeba wymienić. No, sobie poklikałem. O, jest, widać. On z spodu dobrze widać. O, jest. 562 watogodziny. Od góry tego nie widać, ale jak się od spodu patrzy, to widać bardzo dobrze. I godzinka testwa. Tak jak mówiłem, godzinka wyjdzie. Dobra, zapisuję wynik i ładujemy baterię, bo szkoda takiej rozładowanej. Watomierz zresetowany i lecimy w drugą stronę z ładowankiem. Do pełna. Dioda zielona, czyli naładowane. A mamy tutaj, o, żeby to jakoś było widać. Widać w miarę. 772 watogodziny także. Wynik zapisać i zobaczymy, jak to wyszło. Mamy finał. Także pojemność 640 watogodzin. Odzyskane 562 watogodziny, to jest 88% pojemności. A później, żeby naładować do pełna te 640 watogodzin, trzeba wprowadzić 772 watogodziny, co nam daje 121% energii. Także widzicie, jaka jest różnica pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem. 21-33% jest różnica. No niestety, 12 V nie przeskoczymy. To jest no, najgorsze po prostu. Najgorszy rodzaj przetwarzania. No jeszcze 6 V zostaje, ale to raczej nikt tego nie używa. Czyli no, jakby nie było 24-48, a według mnie zawsze jakby nie było. Najlepiej jest powyżej tych 230, czyli wysokonapięciowe 400-500 V. I wtedy to hula, ale to nie o tym, tylko o baterii, która ma tak naprawdę podtrzymywać urządzenia, które bardzo mało prądu pobierają. Tak dokładnie jeszcze nie wiem, ile pobierają. Jak już to wszystko ogarnę, podłączę najpierw pastucha właśnie pod watomierz, żeby zobaczyć, ile na godzinę tak naprawdę to bierze, albo ile na dobę bierze. I wtedy wszystko wyjdzie, na ile taka bateria wystarczy. Z drugiej strony tam też będą tematy takie, żeby pastuch był tylko i wyłącznie uruchomiony wtedy, jak jest otwarta klapa, czyli kręcówkę się wstawi. Zobaczymy, kombinacja. Jak dla mnie, wyniki bardzo dobre, bateria się spisała, pełną mocą szła, 50 A, ponad 50 A, nie zapaliło się, wszystko żyje. Także standardowo, jakby jak zawsze, wszystko, linki w opisie i te tematy, jakby kogoś interesował taki maluszek. I tyle, słuchajcie, ja lecę z tematem dalej, także szczęście, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło.
Do następnego.